Lisie naprawianie. Zaczynamy. Zaczynamy. Ten Danberg naprawdę głęboko gra, mocno gra. Tak, loudness jest nam włączony, low filtr wyłączony, high filtr wyłączony, bass na maksa, treble na maksa, czyli słucham jak to zawsze ja słucham na bolero, tylko po to, żeby sąsiedzi o mnie pamiętali, bo są strasznie zapominalscy, ale dobra. W Danbergu czyszczenie, wymiana żarówek, nic nadzwyczajnego. Stare dam klientowi. Za dwie jeszcze świeciły. Jedna się rozpadła. Ale dzisiaj taki szybki film. O, wyostrzyło. Audio Lab. Powiem wam, że byłem w szoku. Myślałem, że to jakiś kloc metalowy. A to takie cudo piękne. Taki nietypowy sprzęt. Na dzień dobry. Myślałem, że jest uszkodzone coś z wyjściem, bo płyty trochę odtwarzał. A ma taki mocny poziom sygnału wyjściowego, że Danberg, jak widzieliście, są pokrętłe, można było praktycznie na maksimum ściszyć czułość wejścia sygnałowego. I wtedy bez przesteru można było posłuchać francuskich rapów. Ale do rzeczy. Na dzień dobry, do odtwarzacza zostało dołożony pakiet fajnych kondensatorów zasilających. I nawet nie podłączając nic, nie robiąc, po prostu je wymieniałem. Są to Nishikony Gold w sekcji zasilania. Organoleptycznie po kilku godzinach ten jest lekko ciepły, jest zasilający transport. Ten komplet jest od zasilania płytki DAC-a. Tylko i... Nie, dobrze mówię, tak, tylko i wyłącznie DAC-a to zasila. A tu z kolei, to jest zabawne w ogóle, tu mamy 9V plus, 9V plus. Zasilanie części idzie tutaj, do front panelu, gdzie widzimy, mamy dwa 9 i 5V przetworniki z tego, jeżeli dobrze pamiętam. Stabilizatory liniowe, ok. No i ten kondensator jest chłodny. Wersja jest to ta z jednym transformatorem, a i tak jestem pełen podziwu. Tutaj jest taka gigantyczna, solidna blacha, gdzie trzyma cały ten transport w górze. No i wtedy ładnie się nam przód licuje tego odtwarzacza. Okej. Niestety odtwarzacz miał przede wszystkim brak podświetlania ekranu. Zamówiłem diody. Wydaje mi się, że są ciut przyniebieskie. Mam nadzieję, że właścicielowi nie będzie to przeszkadzało. Wcześniej było praktycznie totalnie ciemno. Więc okej. Jakiś profit. A teraz co do odtwarzacza. Odtwarzacz po piątej piosence zawieszał się i przestał odtwarzać. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u właściciela, tak? Teraz już działa ok. Co się wtedy działo? Co zauważyłem? Jest jeszcze nieskręcony na potrzeby tego filmu. Patrzcie, jaki piękny soniaczek. Wyłączę mu zasilanie. Czekajcie. Słyszeliście klik? To przekaźnik na cyfrowej płycie. Podczas niepodawania sygnału piny są zwierane do masy, a dopiero przy podaniu sygnału jest przełączany sygnał na wyjście, więc tutaj załatwia sprawę jakichkolwiek szumów w międzyczasie. Tu tego nie było widać, bo robiłem to małym chińskim mikroskopem i w sumie umyłem. Do poprawienia były piny, wszystko zostało wyczyszczone, styki. I to rozwiązało sprawę, więc laser nie był w żaden sposób kręcony. Ja się nawet tego nie tykam, bo nie mam miernika mocy laserowej jeszcze. Może kiedyś się dorobię. Więc ten zabieg i kilka dni odtwarzania niestety tylko jednej płyty załatwił sprawę. Oj, on od razu próbuje czytać płytę. Moment. Spokojnie, Andrzeju, nie denerwuj się. Musimy zrobić to w ten sposób. Proszę bardzo.
Plus taki, że od razu nie startuje, tylko czeka na naszą decyzję. I zobaczcie, naciskam play. Załączył się przekaźnik. Więc niesamowicie, powiem wam, jakość wykonania bardzo fajna, tak? Kawał amelinium z przodu i ktoś to pomalował. Jak to możliwe? Nie pytajcie. Nie wiem. Z tyłu fantastycznie, bo mamy cyfrowe wyjście. No i oczywiście stereofoniczne wyjście cinch analogowe z bardzo wysokim poziomem sygnału. No i też jest świetne to, chociaż trochę nie kumam, że takie solidne wejście zasilania jest zastosowane, gdzie nie mierzyłem, ale myślę, że w 15-16 W cały odtwarzacz się umieści. Więc składam go, jeszcze go posłucham przez święta, mam nadzieję, że się właściciel nie pogniewa, chyba że jakoś uda się go, ale nawet jak go jutro wyślę, to będzie lipa. A jako bonus widok od frontu płyty, od tyłu, przepraszam, płyty sterującej, gdzie mamy wszystkie przyciski. Powiem wam, naprawdę fajny odtwarzacz. Chciałbym mieć do posłuchania całą resztę, tak? Czyli do tego był wzmacniacz sprzedawany. Na pewno widziałem, jak sobie trochę googlowałem o nim, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. I ciekawe, jak to byłoby słychać, tak? No ale oczywiście Tandberg jest super. I niedługo będzie szybki filmik z ITT HiFi 8033, który też mnie bardzo miło zaskoczył, aczkolwiek jak na takiego kolejnego monsterka nie pała zbyt dużą mocą. Ojoj, odłączyłem go nawet. Wyjście A plus B, level meter sprytnie schowany w tym miejscu. Niedługo będzie o tym więcej. Ogólnie miły sprzęt. Idealnie pasuje do tego magnetofonu, który był u nas wcześniej. Słuchajcie, że to już jest święto jajek niedługo. Dużo dobrego, dużo smacznych jajek, żeby wam nikt nie nał wody do sprzętu. I przede wszystkim dużo zdrowia i pieniążków na Unitrę. Albo jakiś inny vintage, ale bądźmy szczerzy, to będzie Unitra. Dużo dobrego, elo!